W dniu dzisiejszym odbyła się konferencja prasowa senatora Michała Wojciczaka oraz posła Tomasza Szymańskiego w biurze parlamentarnym Platformy Obywatelskiej w Grudziądzu. Tematem konferencji była przyszłość wojskowych przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych. W spotkaniu uczestniczył również Krzysztof Krystowski, prezes zarządu Bumar, zaproszony przez parlamentarzystów Platformy Obywatelskiej. Prezes koncernu starał się uspokoić pracowników, podkreślał, że planowane przez rząd połączenie Bumaru z wojskowymi firmami zbrojeniowymi nie wpłynie źle na ich kondycję, a tym bardziej na zatrudnienie. Sugerował nawet, że może to wpłynąć pozytywnie na ilość miejsc pracy. Przedstawiciel pracowników, Hendryk Mira, podkreślał, że związkowcy chcą współpracować z Bumarem, ale bez przejmowania przez niego udziału w WZU. Na co prezes Bumaru argumentował, że jeżeli WZU ma potencjał i odpowiednie kadry oraz kapitał, to nie widzi przeszkód, by to grudziądzki zakład był liderem grupy. Argumentował dalej, że tylko Bumar posiada odpowiednie środki i doświadczenie pozwalające kierować takimi działaniami. Śledząc wymianę zdań między przedstawicielem Bumaru i przedstawicielem pracowników WZU, odnieść można było wrażenie, że porozumienie między stronami będzie bardzo trudne, ponieważ każda z nich ma odmienną wizję współpracy. Pracownicy boją się utraty miejsc pracy, ale tu mówił Pan, że ilość tych miejsc może wzrosnąć relatywnie, jeżeli zwiększy się pola zamówień, o której też tu Pan wspominał na dzisiejszej konferencji. Czy ja stoję na stanowisku, że nie ma związku bezpośredniego między wejściem do grupy Bumar, a ewentualną domniemaną utratą miejsc pracy. Co więcej, wydaje mi się, że wejście do większego organizmu, który ma większą siłę przebicia na rynku, wręcz przeciwnie, tworzy szansę do tego, żeby skala działalności firmy uległa zwiększeniu, a wobec tego wraz za tym wręcz do utworzenia nowych miejsc pracy. Dzisiaj zakłady w Grudziądzu są nieźle radzącą sobie średniej wielkości firmą, która jednak ma zasięg oddziaływania raczej głównie regionalny. Natomiast będąc częścią większej całości, ten zasięg może się zwiększyć. Dzięki temu również przychody. Zaprzeczam zdecydowanie stanowisku takiemu, jakie jest wyrażane, że Bumar równa się zwolnieniom. To jest zupełna nieprawda i to jest podszyte przede wszystkim pewną tezą, która jest do udowodnienia, a ma to pokryć jak gdyby różne, wydaje mi się, może nawet kwestie ambicjonalne. No tak, ale jak to się mówi, zarazem człowieka, a i on ciebie zrozumie. Bezrobocie jest takie jest, szczególnie tutaj w Grudziądzu. No i być może właśnie tego typu brak alternatyw dla pracowników powoduje takie tutaj różnego typu uprzedzenia. No tak, dlatego tym argumentem jest najłatwiej szermować, więc to jest tak, że jeżeli... Znaczy, ja myślę sobie w ten sposób, że jest jakieś grono osób, które z różnych powodów nie chce utracić autonomii swojej zarządczej, kierowniczej, nie chce być częścią większej całości. I to grono osób sięga po różnego rodzaju argumenty, a najbardziej działającym na wyobraźnię argumentem jest zagrożenie utratą miejsc pracy, czego ludzie rzeczywiście się boją. Natomiast nie ma żadnego związku między jedną a drugą sprawą. Padły tutaj zapewnienia, że zwolnień nie będzie, że nie zmniejszy się zatrudnienie, a być może nawet wzrośnie, bo i takie deklaracje tutaj padły. Czy to Państwo uspokaja? Nas od wielu lat nie uspokaja ta konsolidacja kapitałowa. My się jej najbardziej obawiamy, bo przy takich zadłużeniach, jak tu wcześniej wspomniał pan prezes, w okolicach 700 milionów złotych, jest ogromnym zagrożeniem. Wejście naszych przedsiębiorstw podniesie automatycznie kapitał w grupie Bumar z naszym przerobem produkcyjnym będzie to wynosiło około 1,5 miliarda rocznie. Bumar zwiększy swoje zyski kilkukrotnie i będzie wykazywał, że jest naprawdę wspaniałą firmą. Tak jak już wcześniej mówiliśmy, eksporterem jest najlepszym WZU. W technice rakietowej do budowy nowej tarczy średniego zasięgu największe kompetencje posiada WZU.
WZU ma zbliżone zyski brutto netto za ubiegły rok do całej grupy Boomer, zatrudniając 10 razy mniej ludzi. No więc kto tu powinien kogo kapitałowo przejąć? Tylko tutaj jednym z głównych, a właściwie głównym podmiotem zamawiającym jest państwo i to ono decyduje, u kogo i gdzie zamówi, prawda? Tak jest. Otóż naszą misją przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych jest utrzymanie w gotowości bojowej sprzętu na wyposażeniu armii i to w czasie pokoju i w czasie wojny. Natomiast Boomer został po to tylko stworzony, by produkować broń i ją eksportować. Teraz jest taka sytuacja, że przy tak ogromnych pieniądzach, które posiada MON na realizację kilku takich ważnych tematów, jak obrona przeciwlotnicza rakietowa, budowa nowego czołgu, nowego BWP-u, budowa nowego Rosomaka, bo kończy się już licencja fińska i nie mogą więcej tych pojazdów wyprodukować. Boomer generalnie będzie w 90% zależny od MON-u. To będzie miał pieniądze, generalnie będzie żył na rynku krajowym. Nie po to został tworzony. Chciałem zapytać, bo jak prezes powiedział, no od konsolidacji no nie ma odejścia. Czy to pod hasłem Boomer, czy powiedzmy jakiegoś koncernu narodowego? Zapewne konsolidacja kapitałowa będzie, ale no, jeśli miałby to być ten drugi wariant, stworzenie narodowego koncernu zbrojeniowego, a w niej powiedzmy trzech grup kapitałowych, Boomer spółka z osobno, Huta Stalowa osobno i 11 przedsiębiorstw remontowo-produkcyjnych, które by tworzyły indywidualny kapitał, zapewne nie byłoby to złe rozwiązanie, gdyż wszystkie nasze spółki mają bilans dodatni i nie są, że tak powiem, bankrutami. A przy realizacji w najbliższym czasie zadań, które nałoży na nas Minister Obrony Narodowej, na pewno podniesie jeszcze rentowność. Czuje pan tutaj może pracowników, którzy no w pewnym sensie boją się, prawda, o utratę pracy? Jasne, to jest oczywiście uzasadniona obawa, bo kiedy coś się ma zmienić, no to zwłaszcza związkowcy powinni zapytać, czy na tym nie stracimy miejsc pracy. Wiedza, jaką ja posiadłem, myślę, że informacje, którą przekazał pan prezes Boomeru, no jednoznacznie mówi, że ilość miejsc pracy nie jest zależna od tego, kto jest właścicielem akcji Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu. Te miejsca pracy, ilość tych miejsc pracy zależy od tego, jakie zamówienia, jaką pracę będzie miała firma. Jeżeli będzie jej się dobrze wiodło, jeżeli będzie pozyskiwała nowe zamówienia, to tych miejsc pracy być może przybędzie. Jeżeli nawet samodzielnemu zakładowi w Grudziądzu ubędzie z jakiegoś powodu jakiś kontrakt, no pojawią się trudniejsze czasy, to przypuszczam, że dzisiejszy zarząd WZU w Grudziądzu będzie musiał także rozpatrzeć ewentualność zwolnień pracowników. No, Grudziądz zna takie przypadki, prawda, gdzie z powodu trudnej sytuacji na rynku zakłady pracy zwalniały pracowników. Natomiast przejście do grupy Boomer nie ma żadnego, z tym przejściem nie wiąże się żadne ruchy kadrowe. Wręcz przeciwnie, jak ja sądzę i jak pokazał to pan prezes Krystowski, możliwość uczestniczenia w dużym przedsięwzięciu stwarza możliwość pozyskania nowych zamówień, do których prawdopodobnie tych pracowników dzisiaj może być za mało. W związku z tym padły nawet tutaj deklaracje ze strony właśnie prezesa Boomeru, że może wzrosnąć to zatrudnienie. No tak, bo jeżeli pojawią się nowe, ja zakładam, że tak, że dzisiaj zatrudnienie nie jest, nie ma przerostu zatrudnienia WZ-u w Grudziądzu. W związku z tym te kontrakty, które WZ-u realizuje, no realizuje takimi siłami, jakie być powinny. Natomiast gdyby nagle poprzez wejście do większej grupy pojawiły się nowe zamówienia, to ci pracownicy po prostu nie dadzą rady wykonywać dwóch czynności jednocześnie. Być może trzeba będzie nawet zwiększyć zatrudnienie. I ja widzę w tym raczej szansę, aniżeli zagrożenie. Padły tutaj deklaracje ze strony prezesa Boomeru, że zatrudnienie w Grudziądzu nie spadnie, a nawet być może
relatywnie może wzrosnąć ze względu na zwiększenie się tutaj puli zamówień. Tak jak prezes Maru słusznie zauważył, o poziomie zatrudnienia nie decyduje struktura właścicielska, tylko rynek. Jeżeli rynek nie jest w stanie, powiedzmy, wygenerować takiego poziomu zamówień dla tej czy innej firmy, to po prostu odbija się to też na strukturze zatrudnienia w danej firmie. Moim zdaniem to, co dzisiaj usłyszeliśmy, może tylko tak jakby w perspektywie przyszłości świadczyć na korzyść Wojskowych Zakładów Uzbrojenia w Grudziądzu, mając na wadze właśnie ten 10-letni program obrony powietrzno-rakietowej z kwotą 15 miliardów złotych. No, mówiąc bardzo krótko, pytanie jest takie, czy chcemy siedzieć przy stole i dzielić między sobą te środki, czy być w karcie dań? Głównym problemem zapewne jest zatrudnienie i ono wywołuje wśród pracowników zapewne jakieś takie negatywne tutaj odczucia. No i teraz pytanie, no kiedyś podpisywało się jakieś porozumienia, gwarancje albo różnego typu, może to by uspokoiło albo w jakiś sposób pozwoliło dojść do porozumienia. Ale przecież tutaj nikt nikomu nie musi gwarantować pracy, ponieważ wyniki ekonomiczne, finansowe WZ-u są bardzo dobre. Jeżeli firma zarabia pieniądze, tak, płaci podatki, z których oczywiście korzyść ma samorząd Grudziądza w postaci wpływu podatku z PIT, CIT czy też podatku od nieruchomości, jest rentowna. Wynik finansowy, o którym dzisiaj słyszeliśmy od pana związkowca oscyluje w granicach 98 milionów złotych, no to nikt nikogo przekonywać o bezpieczeństwie zatrudnienia nie musi. Jeżeli byłaby sytuacja odwrotna, że jeżeli firma borykałaby się z kilkuletnim negatywnym, powiedzmy, negatywną historią finansową, ekonomiczną, czyli przynosiłaby, mówiąc krótko, straty, niezbędne byłyby cięcia. Ale to nieważne, czy właścicielem firmy jest Skarb Państwa, ponieważ Bumar jest większościowym udziałem firmą z większościowym udziałem Skarbu Państwa, czy też firma prywatna należąca do pana Kowalskiego czy Ksińskiego, działania podejmowane byłyby takie same.